Pałka, goblin, kura. Przybijemy alko jagody, bo jeszcze przydadzą się do zadania, które będzie związane z Nordmarem. No właściwie jest jedno wiosko. Jeśli nie, to będzie taki quest poboczny. Ale co tam. Świnia, 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 tak. Hej, świn, świn. Dobra, zapiszemy sobie tu. I pójdziemy. A jak? Okej. Ogrzy liść. Dziwny grzyb. Po co zbierasz te dziwne grzyby? Takie pytanie moje brzmi. Poczulcie dziwne grzyby. Zając, ja pitole, co ty robisz? Boję się go, dlatego go... Chodź... Go sprzątnę. Wiem, nie powinienem, biedny zającek. Ale się go przestraszyłem. Już tak dziwnie robił. Nie. Pochodni. Coś tam. Mikstura uzdrawiająca. Znaczy, lekarstwo. O. Tego nawet nie używam, mikstury wytrzymałości. Bo tutaj jest to wyrówno, a tak to się tak szkoda trochę marnować. Złodziejski goblin. Łohohoho, trochę tych goblinów jest. Gin. Takie gobeliny nas jadą. Okej. I lecimy dalej. O. Oberwiesz, żarasz goblin. Musi nam się udać. Może nie powinienem zabijać świń, ale dla mięsa warto. Złodziejski goblin. Złodziejski goblin. Goblin, goblin. Patrzę, że w tej grze też przewijają się gobliny. Ale i to i tak. Dobrze, bo w czwórce to jest normalnie masakra, jakaś epidemia goblinów. Gdzie się nie idzie, tam goblin. Arcytrudnych, tak? Powiem wam, że nie warto uczyć się otwierania arcytrudnych zamku, ponieważ... Ich jest na serio niewiele w całej grze. Pierwszy złamany. Raz. Drugi raz. Złamany. Za trzecim razem. O, warto było przewołanie błyskawiczcy i odtrutkę. Może kiedyś się nauczymy odporności na choroby i trutki. To wtedy będziemy koksami. Nikt nas nie będzie mógł zarazić, ani... No, nie będziemy mogli być chorzy. Co się bardzo przyda, bo jak będą trolle na przykład, a trolle nie wiem czemu dają nam chorobę. No. I to jest właśnie bez sensu. A trolle nie gryzą, tylko biją. No, paczka z bronią. Ile mamy tutaj tych paczek? Po 20 co najmniej potrzebujemy. Łazy, jest już 20. A czemu 20 potrzebujemy? Ponieważ ostatniej
obozie buntowników, tak zwanej Nemorze, także powiem wam. Żeby wykonać jedno zadanie potrzebujemy 20 paczek z bronią. No i przelagowało. Wiem, że trochę może spoileruję. No może nie spoileruję, ale... Ale co tam. Gra się żyje, nie? Tak byście się w końcu dowiedzieli to. No ale zakończenia wam nie zdradzę. Chociaż i tak się kiedyś dowiecie. Przynajmniej tak myślę. Jak nic się takiego strasznego nie stanie, no to zobaczycie. Kuferek. Okej. A resztą ta pochodnia nie jest potrzebna. Potrzebna. Nie potrzeba nam jej. Co zapiszemy? Bo wiem, że tam gdzieś, tak jak przejdziemy w prawo, to tam gdzieś jest taki, taka jaskinia, tam siedzi mag ognia, uwięziony przez takie zębiaczki, szkielety. I on ma... I to wody. Ło! To jest dziwne. Se pospacerujemy przynajmniej. Pozwiedzamy kraj. No. Co to? O, znowu przewalnie. O, przemiana wilka, jabłuszko. Okej. Okay. Goblińska jagoda. O, to daje do zdolności łowieckich. Coś tam chyba plus 2. Dobra. Dobra, cię się to już. Tak jest. Trolu, trolu, troll. Dobra, zmierzymy się z nim. Chodź tu, trolu. Jest taki troll, taki internetowy. O, idzie. Patrzcie, jak on ma fajną mordkę. O, bokiem. Bokiem. Zadupca. Widzicie? Już nas zaraził. Mam szary pasek wytrzymałości. Nie jest przynajmniej tak groźny, jak w poprzedniej części. W poprzedniej części to się go baliśmy, pamiętacie? Trzeba było używać czarów zmniejszających czy ucieczkę, czy coś tam. Byle żeby go zabić. Umieraj, gnoju. Pamiętaj, że acta już cię namierza. A. Dwa trole poszły się. Pip! Jest moc, moc! Wódki. Top. No bier ten topór. Bier mieczyk. Otwieraj kufer. Co to mamy? Łuk myśliwski, przewalnie ognistego miecza, bardzo dobrze. Pędzenie zła, od trutka jeszcze rwojada. Okej. Okay. O, bizony. One nic nam nie zrobią, dopóki ich nie zaatakujemy, ale tam widzimy. Już nie wiem, boję się trochę. Ale zapiszę. I nie będę się bał, nie będę! O. Tu mamy... Cieniostwora. Taki trochę dziwnie wygląda. I run. Need for speed run.
chyba odkryłem tą jaskinię. Mam 205 siły, prawda? Przelagował. 207 siły, a nie umiem sobie dać rady z ścienia stworem. Dobrze, jeszcze na smoki nie poszliśmy. Tak, są tu smoki, tylko takie mniejsze. No i może trochę słabsze, ale i tak ciężko je pokonać. I nie da się z nimi pogadać. Tak, to tu. Tu zdobędziemy kolejny puchar. Ognisty puchar? No, ognisty puchar. Amulet, wiecie. O, 37 już będziemy mieli. Okej. Zardzewia miecz, zardzewia topór. Posąg chram Beliar. Trzyma go ognia. Okej, tu mamy te. Znowu. Odsuń się, chrząszczu. Chrząszcze to zło. Dobra, idę, nie chce mi się... Nie chce mi się czekać. Kurde, nie chce mi się ich zbierać, tych grzybków. Tutaj. Co może w międzyczasie przeszukamy starą skrzynię? Łuk myśliwski, wytrych. Wybuchając strzał. Słabiutko. Poszalałeś? Nie tak głośno. Chcesz obudzić zmarłych? Od kiedy to mały hałas ich budzi? Zwykle tak nie jest. Ujmę to tak. Eksperymentowałem troszeczkę z prastarą magią. Doprawdy? Tak. I obawiam się, że straciłem kontrolę nad tym wszystkim. I teraz jestem uwięziony w tej jaskini. Byłeś dawniej magiem ognia? Tak, podobnie jak inni czarodzieje tej rangi. Jednak bez magii run dysponujemy ledwie cieniem naszej dawnej potęgi. Muszę dostarczyć ważne znalezisko z tej jaskini do klasztoru w Nordmarze. Powiedz, co zrobiłeś? Wchłonąłem mroczne sztuki magiczne pradawnych. Chciałem nauczyć się przywoływania ożywieńców. Niemal udało mi się osiągnąć cel, poza jednym drobnym szczegółem. Co poszło nie tak w twoim eksperymencie? Pozwoliłem sobie na konszachty z pomiotem piekielnym i teraz stałem się jego częścią. Jestem więźniem własnej głupoty. Jeśli spróbuję opuścić tę jaskinię, martwi mnie powstrzymają. Buntownikom z Okary przydałaby się twoja pomoc. Mówisz, że potrzebują mnie royaliści? Opowiedz mi o swoim odkryciu. To ognisty puchar. To niezwykle ważne, aby został dostarczony moim braciom w Nordmarze. Jak widzisz, muszę sobie tu wcześniej poradzić z kilkoma drobnymi problemami. Jaki? Co masz? Pokaż mi swoje towary. Ciekawego, synek. No dobra. Wyprowadzę cię stąd. Sądzisz, że ci się uda? To się okaże. No dobra, spróbuję. Ale będziesz mnie osłaniać, prawda? Biegnij, starcze. Niech nas Ino schroni.
Już nadchodzą. Okej. Bierz ich, magu. Okej. Idziemy dalej. Z naszym rakusikiem. No da, o, już się prawie nocka robi. Oj, przelagował.